Jeżeli istnieje sposób, żeby zrobić coś lepiej, znajdź go. Thomas Edison. Europa Systems to producent i dostawca innowacyjnych rozwiązań w obszarach automatyzacji magazynu i logistyki produkcji. Jesteśmy w fabryce jednego z czołowych na świecie producentów opakowań dla branży spożywczej. Każda globalna firma, która spogląda w przyszłość, stale poszukuje sposobu na optymalizację produkcji. Dlatego coraz więcej z nich sięga po rozwiązania z zakresu Industry 4.0. Wychodząc naprzeciw wymaganiom klienta, zaprojektowaliśmy i zaimplementowaliśmy system do handlingu kartonu. Kluczowym elementem autonomicznej fabryki jest zintegrowana praca robotów i maszyn pakujących. Urządzenia komunikują się ze sobą w duchu IoT jako jeden ekosystem. Zadaniem floty robotów ES Smart jest transport zbiorczych opakowań ochronnych, kartonów z maszyn produkcyjnych do linii pakującej. Dystrybucję realizuje 11 robotów Powered by Omron, wyposażonych w nawigację SLAM oraz Fleet Managera. Roboty wyposażone są w specjalną nadbudowę, przenośniki rolkowe z transferem kierunkowym, zaprojektowane i wyprodukowane przez Europa Systems. Nad prawidłowym działaniem systemu czuwa ES Robotics. Jest to autorski system, który pozwala nam na śledzenie pracy systemu, jak również diagnostykę i raportowanie. Jest to oprogramowanie integrujące różne rozwiązania robotyki oraz umożliwiające dostęp do cyfrowego bliźniaka systemu. Europa Systems jako integrator stawia na najnowsze technologie. Omron to światowy dostawca technologii mobilnych robotów, który zapewnia niezrównane produkty dla automatyki i indywidualne rozwiązania. Proces przygotowania do paletyzacji rozpoczyna dostarczanie kartonów z wyprodukowanymi opakowaniami z tworzyw sztucznych do zintegrowanej linii pakującej. W tym miejscu etykietowane są przez dwa urządzenia drukująco-aplikujące firmy Colman. Obecność każdej etykiety kontrolowana jest przez czytnik kodów kreskowych, który pozwala także zidentyfikować zawartość. Uformowane wcześniej kartony z workiem i etykietą są kolejno transferowane do maszyny Niverplast, która automatycznie zamyka worki oraz ustawia kartony w odpowiedniej pozycji. Automatyczny proces paletyzacji odbywa się w zrobotyzowanej celi opartej na ramieniu robota Kuka. Jest to robot przemysłowy, który odpowiedzialny jest za paletyzację 4 typów produktów w jednym czasie. Robot w tym przypadku również pełni funkcję sortera, który sortuje poszczególne kartony na poszczególne palety. Robot paletyzujący w momencie pobrania kartonów przekazuje informację do oprogramowania, które śledzi ich pozycję. Transport pełnych palet jest również w pełni automatyczny. Prom paletowy pobiera palety i przekazuje na system przenośników prowadzący do magazynu i dalszej dystrybucji. Pusta paleta zostaje natomiast pobrana z automatycznego magazynku palet i włączona do systemu. Firmy, które zdecydują się na wdrożenie automatyzacji, mogą liczyć przede wszystkim na uniezależnienie się od pracy ludzkiej, jak również na optymalizację kosztów w obszarze produkcyjnym. Niewątpliwie jesteśmy w stanie zwiększyć bezpieczeństwo poprzez wyeliminowanie ruchu wózków widłowych w danej strefie produkcyjnej. Najistotniejsze jest to, że dzięki autonomicznym fabrykom przyszłości klienci końcowi mogą otrzymać sprawnie dostarczone i dobre jakościowo produkty.